W 2007 roku na swoje 40. urodziny wyczułam w swojej piersi guz. Okazało się to nowotwór. Niemalże błyskawicznie chemioterapia, mamografia, radioterapia. Było trudno. Kiedy dowiedziałam się, że jestem chora, wiedziałam, że moje życie zmieni się 365 stopni. Bałam się reakcji partnera, syna, rodziców, czyli najbliższych. Bałam się ich myśli. Ich obaw, niepokoju, troski o mnie, a jak się okazało, niepotrzebnie. Byli jak najbardziej zachowani mieli swoje jak należy. Byli pełni miłości, zrozumienia i wsparcia. Myślę, że taka jak jestem teraz, chyba lubię się najbardziej. Aczkolwiek do tej myśli długo dorastałam. Jestem teraz więcej, mam więcej sobie energii, pasji, żyję tak, jakby świat miał się skończyć jutro. Uśmiechem witam każdy kolejny dzień. W trakcie choroby spotkałam wiele ludzi, i to na nowo niektórych poznałam. To w szkole, w pracy, w szpitalach. To oni, przyjaciele, dali mi duże wsparcie. Dali mi takie wsparcie, to taki ogromny dar, którego trudno nie zapomnieć. Chcę pomagać takim ludziom, którzy doświadczyli podobną historię życia jak ja, którzy zderzyli się z nowotworem. Chcę być dla nich promykiem słońca. Chcę być dla nich wskazówką na nową drogę. Bo kocham ludzi, kocham żyć. To wszystko jest takie istotne, bo z rakiem można wygrać. Trzeba po prostu mieć siłę zaparcia, trzeba być w pewnym sensie egoistą i im więcej dajemy, tym więcej zyskamy. Także wszystko zawsze z dobrą nadzieją i do przodu.